Kolejna część pytań Q&A perfumowego zacznie się od pytania Patrycji. Patrycja K. pyta, jakie były Pani pierwsze perfumy? Ja już częściowo na to odpowiedziałam. Biała Jasyryń, rosyjskie perfumy, także ta Krasnaja Moskwa. Przyznam, że nie należy do klanu osób, które jakoś szczególnie pałały miłością do perfum typu Być Może czy Pani Walewska. Poznałam je stosunkowo późno i oczywiście bardzo je szanuję i cenię, ale gdzieś tam w domu przebywały takie perfumy wyraziste, kobiece, bardzo takie z cięższego gatunku, więc właśnie ta Biała Jasyryń, którą szczególnie jakoś mile wspominam. W ogóle mieszkam w okolicy, gdzie tych bzów jest bardzo, bardzo dużo i to chyba jest taki tutaj nasz lokalny przysmak zapachowy, taka nasza specjalność. I drugie, pierwsze pytanie, jakby druga część tego samego pytania, jakie były pierwsze perfumy kupione z pełną świadomością? To były Lulu Cacharella. Agata Wał, coś o książkach. No będzie trochę książek, przygotujcie się. Mam zamiar zrobić jeszcze 3 książki. Świat perfum, no niestety tu się trochę zakopałam na własne życzenie, ponieważ on ma część leksykonową. I ta część leksykonowa w dobie takich zjawisk jak Fragrantica to jest w sumie wyzwanie. Niby jest to ułatwienie, bo tam można teoretycznie podpatrywać. Ja tego nie lubię, korzystam z oryginalnych informacji ze stron producentów perfum, ale i tak muszę zrobić dużą, dużą selekcję. Na przykład zostaje ogromne pole do penetracji perfumowej, czyli nisza. I teraz nie wiem, jak tą część leksykonową tam uwzględnić, żeby no, nie było zarzutów, bo wydaje mi się, że recenzenci zrobili się bardzo, bardzo dociekliwi. Bardzo dobrze, bo dzięki temu się pilnujemy i jesteśmy coraz lepsi, więc myślę, że kiedy ta książka się pojawi, będzie bardzo mocno krytykowana, będzie bardzo inaczej. Wiele osób ją weźmie mocno pod lupę i będzie szukało moich potknięć. Bardzo dobrze. Więc no, zrozumcie trochę mnie, że chciałabym, żeby tych potknięć było jak najmniej. Więc pracuję. A potem będą jeszcze 2 książki. Jedna będzie kompilacją tych wszystkich artykułów, które napisałam, a napisałam ich wiele, do bardzo wielu magazynów. No byłam aktywna, tak powiedzmy, na początku lat 2000, tak mówiąc trochę nie do końca poprawnie, czyli 2000-2007, wtedy dużo pisałam. Bardzo dużo artykułów o perfumach męskich, wbrew pozorom, i dużo moich artykułów z pisma Gentleman, myślę, że było wiele czytanych, wiem, że były tam powielanych. Także sama dla siebie nawet chciałabym do tego wrócić, to nie będą jakieś wielkie nakłady, bo obiecałam sobie, że już nigdy, przenigdy nie będę współpracowała z dużymi wydawcami, z dużymi hurtowniami. Wolę sprzedać mniej tych książek, ale sama bezpośrednio, bo znam pułapki i meandry rynku wydawniczego, a przede wszystkim rynku dystrybucyjnego. No, nic ciekawego, powiem Wam. Lepiej mówić o perfumach niż o handlu. Były pierwsze perfumy, o książkach, a ta trzecia książka na dzień dzisiejszy to jest tajemnica. Ale myślę, że wszystkie powstaną szybko. Lady Flower pyta wprost, ile masz lat? Słuchajcie, będę miała bardzo piękne urodziny, nie mogę się po prostu już ich doczekać. To będzie w grudniu, w okolicach świąt. Skończę 50 lat. Bardzo piękny wiek. Powiem Wam, że mentalnie czuję się coraz lepiej z każdym rokiem. I czekam na kolejne wyzwanie, jakie mi przyniesie los. Chociaż mam świadomość, że może na YouTube nie jestem taka młoda. Natomiast od kiedy Elżbieta Dudziak, Szula Dudziak, założyła kanał w wieku 74 lat od niedawna, więc to ja już jestem, ja jestem dzieciak przy niej, można powiedzieć. Także naprawdę nie bójcie się tego, że Wam lat przybywa absolutnie. No, szczerze, naprawdę szczerze Wam mówię, że ja czuję się z każdym rokiem coraz lepiej. Po prostu w życiu się czuję coraz lepiej. Chociaż oczywiście no, miewam jakieś tam problemy ze wzrokiem na przykład, no, to mi się daje we znaki. Ale medycyna wychodzi nam naprzeciw. To już można skorygować, chociaż przyznaję, że się trochę boję. Kolejne pytanie od Lady Flower, chyba. Jak zaczęła się Twoja przygoda z perfumami? No to w sumie to już pytanie było. No po prostu one były wszędzie w moim otoczeniu. Powiem Wam jeszcze tylko, powiem Ci o takiej mojej przygodzie. 2 razy miałam przygodę z wisiorkiem, z perfumami. W tych siermiężnych latach, gdzieś 70-tych, kupiłam sobie naszyjnik, którym był właśnie nie kamyk magiczny, nie talizman, tylko były perfumy. Bardzo go lubiłam, często go nosiłam, a raz mi się zdarzyło, że się wylały w szkole i była no oto awantura nawet mała, bo bardzo mocno pachniały. Takie to były czasem, że to jakieś rosyjskie perfumy były. Lady Flower dalej pyta.
Cztery zapachy, jakie zabrałabyś na bezludną wyspę na dzień dzisiejszy, cztery pory roku, na cztery pory roku do końca życia. Powiem tak, zabrałabym masta. Drugimi perfumami, jakie wzięłabym ze sobą, to byłby Mast Cartiera. Trzecie perfumy Mast Cartiera, no i czwarte, myślę, że też byłby to Mast Cartiera. I potem czekałabym z utęsknieniem, żeby mnie uratowano, zanim skończą się te cztery flakony Masta. Nisza czy mainstream? Pyta dalej Lady Flower. Tak, jak wspomniałam, a może nie wspomniałam, byłam czasem oceniana, co przyjmuję jako komplement, chociaż bywam oceniana dość krytycznie, gdzieś tam na jakichś forach, nie zaglądam tam nawet. No raz mi się zdarzyło, ale chyba jest ich więcej. No to więc to ktoś przygląda się temu, co robię. Bardzo dobrze, nie mogę mieć o to żalu. Wręcz krytycznie ludzie podchodzą czasami do tego, co robię, więc to mnie motywuje, żeby dbać o formę, chociaż jestem zwolennikiem tego, żeby te filmy były naturalne. Gdybym je robiła w sposób nadzwyczaj dopracowany, powstawałby jeden na miesiąc. A wiem, że czekacie, chcecie poznać moje zdanie na temat perfum X i tak dalej. Więc jestem trochę pod lupą, jak wspomniałam. Więc to pytanie zapewne przyczyni się do wielu komentarzy takich, gdzie to pytanie będzie, ta moja odpowiedź zapewne będzie przeinterpretowana, ale trudno. Biorę to wyzwanie na siebie. Nisza czy mainstream? Oczywiście, że mainstream. I odpowiem bardzo, ale to bardzo złośliwie. Perfumy można by porównać do kina. I owszem, w kinie irańskim, w kinie wietnamskim można znaleźć prawdziwe arcydzieła sztuki filmowej, ale Titanica czy Władcę Pierścieni można zrobić tylko w Hollywood? Wanda dała mi pytanie następujące. Jak dobrać perfumy do charakteru człowieka? Wiesz, Wanda, to pytanie to tak naprawdę mógłby być tytuł książki, bo to jest bardzo skomplikowane, to jest w tej chwili bardzo modne. Wiem, że ludzie się zajmują jakimś profilowaniem perfumowym i to całkiem sporo kosztuje. Ludzie sobie już od lat zaprzątają głowy perfumami dla brunetek, dla rudych, dla blondynek. Raz to odrzucano, potem do tego wracano. Świetną wiedzę perfumową, moim zdaniem, na temat doboru ma po prostu dobry sprzedawca. Jeżeli ktoś długo perfumy sprzedaje i kocha te perfumy i nimi żyje, to świetnie ci dobierze perfumy, lepiej niż nie jeden profiler zapachowy. Tak może sygnalnie powiem ci, jak wygląda problem z perfumami, z doborem perfum. Ludzie przez długi czas robili w ten sposób, że osoba bardzo wyrazista, dominującym charakterze, która powiedzmy potrafi wejść w jakąś grupę ludzi, od razu ją zdominować w taki naturalny sposób, takim ludziom proponowano perfumy wyraziste. A z kolei, czyli takim wojownikom, a z kolei dyplomatom, ludziom drugiego planu, takim trochę, którzy chcą trochę za szybą pozostać, proponowano coś dyskretnego. Więc ja myślę, że to jest błąd, bo to jakby pogłębia pewną cechę zbyt rzucającą się w oczy. Więc potem to się zmieniło i proponowano wojownikom perfumy nijakie, a ludziom, no, tym takim trochę wycofanym, coś takiego dominującego, czasem wręcz o takich zmysłowych konotacjach. Ja myślę, że z perfumami to musi być tak, że my się musimy w połowie drogi spotkać i pomiędzy tym, jacy jesteśmy, a jakimi chcielibyśmy być odbierani. Musimy też dobrze wiedzieć, jacy jesteśmy, bo czasem trudno nam, my mamy jakieś wyobrażenie o sobie i myślimy, że takie perfumy uzupełnią nasz wizerunek, a czasem ludzie nas postrzegają jako osoby skromne, nieśmiałe, a tu bach, przywalamy perfumami bardzo, bardzo wyrazistymi. Więc powiem tak, że perfumy powinny być jak makijaż. To, co ładne, podkreślić, to, co takie, co chcemy zamaskować, żeby przykryły. Pytanie od Renaty, ale tu już muszę okulary użyć. Renata, perfumy a płeć. Na ile da się w powszechnej świadomości społecznej rozprzestrzenić przekonanie, że nie zawsze to, co producent określa jako damskie lub męskie, koniecznie musi być tak stosowane? To jest sprawa łatwa dla kobiet, bo kobiety mogą tak naprawdę używać perfum, jakich chcą, a mężczyźni, no to zależy od ich środowiska, no bo jeśli środowisko bardzo na takie rzeczy patrzy, zwraca uwagę, no to powiem szczerze, to jest im trudniej. A ja mogę odpowiedzieć na to pytanie taką informacją, którą znalazłam niedawno w katalogu Florisa. W katalogu Florisa znalazłam, że taką informację, że ta marka robiła perfumy do 1920 roku, czyli praktycznie przez dwa wieki, nie rozdzielając ich na płcie. Że to 1920 rok jest taką granicą, kiedy zaczęły się pojawiać właśnie perfumy damskie i męskie. To jest ciekawe, myślę, że to jest w ogóle fajny motyw na rozwinięcie
na film po prostu. Skąd to się wzięło, jak to było i jak to wygląda na przestrzeni dziejów, bo trzeba wam wiedzieć, że rok 1920 to jest na przykład czas pojawienia się mniej więcej perfum Chanel numer 5. Ogólnie gigantycznego rozwoju perfumiarstwa. Wtedy bardzo dobrze sobie radził na rynku Coty. Wtedy rozwijał to swoje imperium. Także tu być może zaczęły się takie osobliwe czasy. I następne pytanie od Szymona. Czy myślała Pani o przyszłości perfum, na przykład za jakieś 70 lat będą na bazie wody i może będą zmieniać zapach w zależności od pory dnia i nastroju? Powiem szczerze, nigdy o tym nie myślałam. To jest wizja rodem z książek futurystycznych, bardzo ciekawa. Myślę, że coś dobrze myślisz, dobrze kalkulujesz. Na pewno będzie coś z konsystencją perfum kombinowane, na pewno flakonem, czyli sposób dozowania. Zapewne rozwinie się, pójdzie to w różnych działach, na pewno rozwinie się niesłychanie dział perfum naturalnych, dział takich DIY, że można będzie coś samemu tutaj zrobić, to bez wątpienia. No, świetne pytanie, pomyślę jeszcze o tym. Następne pytanie od Natalii. Od miłości do nienawiści perfumy, które uwielbiałaś, a teraz ich nie lubisz. Mogę powiedzieć tak, Nina Ricci to były perfumy, które rzeczywiście uwielbiałam, ostatnio coś tak widzę, że nie bardzo za nimi przepadam. Musiałabym jeszcze raz powąchać i sprawdzić, czy to jest nienawiść. Czy może taki chwilowy rozwód. Perfumy, bez których nie możesz żyć. No to chyba już odpowiedziałam. Ale tak naprawdę, gdybym miała jechać na bezludną wyspę, to nawet nie brałabym perfum. Wzięłabym coś takiego bardziej przyziemnego. Joanna. A ja spytałabym Ciebie, co o Twojej pasji sądzą Twoi znajomi, rodzina? Co myśleli na początku, czy ich zdanie czasem się zmieniało? Myślę, że tak, że wiele osób zmieniło zdanie i myślę, że w ogóle dużo osób patrzących na to, co robię, widzi, że zbieram te perfumy, że mam tego dużo. Nawet osoby, które przychodzą i niewiele o mnie wiedzą, nie znają tej mojej formy aktywności, to nawet jak widzą te perfumy, to robią coś takiego wow, bo to jest tego trochę. Natomiast też widzą, że ja piszę, że jestem aktywna, że mam tu jakiś dorobek inny poza zbieractwem, więc może jestem trochę traktowana jak kolekcjoner, chociaż nie uważam się za kolekcjonera. A wszyscy kolekcjonerzy zwykle mają, no są dobrze traktowani przez otoczenie, także nawet jeśli bywały osoby, które nie do końca rozumiały to, co robię, myślę, że mało kto przekreśla to, co robię, to może z czasem się nawet zainteresowały. Ja widzę, że dużo osób z mojego otoczenia zaczyna dobierać perfumy, niektórzy mnie pytają, doradzają, niektórzy mi przynoszą flakony. Także myślę, że zarażam pasją pozytywnie. Mateusz, ile warta jest Pani kolekcja? Powiem tak, to jest dla mnie trochę trudne pytanie, bo dla mnie jest bezcenna, ale ponieważ ja je przechowuję tak niezbyt dobrze, wielu ludzi, którzy się zajmuje kolekcjonowaniem perfum, jak wspomniałam, ja się za kolekcjonera nie uważam, raczej za zbieracza, no to oni zgrzytają zębami na widok tego, co robię. Niemniej jednak, jak wspomniałam, nie przechowuję w kartonikach w szufladzie, bo nie jestem kolekcjonerem. One mi służą do pracy, do odświeżania pamięci zapachowej, więc muszę je mieć na wierzchu. Chociaż przyznaję, że ostatnio bardzo dużo pochowałam do kartonów i trochę mi to utrudnia życie, więc nie wiem, czy będę się musiała nauczyć z tym żyć, czy może jednak kupić jakiś wielki regał i zrobić tak, że taki jakiś byłby łatwiejszy dostęp. No, mam pewien dylemat. I teraz pytanie od Bożeny Kandefer. Jakimi perfumami pachniałaś na pierwszej randce w życiu kotku? Kotku. Myślę, że pachniałam czymś od Cotiego. To były takie czasy, że no to Coty już się stawało takie, powiedzmy, w miarę przystępne. Albo był to Old Musk, albo był to Masumi, może Le Mans Cotiego, to ta trójca takich ważnych perfum. Tak myślę, ale stawiam na Old Musk'a. Bardzo lubię te perfumy. A co się stało z pozostałymi? Nawet nie mam flakonu. Musiałam powyrzucać. Kolejne pytanie od Bożeny Kandefer. Czy używałaś kiedyś swoich perfum do aromatyzowania pomieszczeń, na przykład w celu stworzenia zmysłowej atmosfery? Oczywiście. I powiem Ci, działa. Polecam. I kolejne pytanie od Bożeny. Powiedz mi jeszcze, skarbie, o ciekawych połączeniach perfum i papierosów. Nie polecam papierosów. Nie wiem, właściwie niewiele o nich wiem. Także to pytanie nie do mnie. I ostatnie pytanie od Agaty, mojej imienniczki. Czy rzeczywiście nosi Pani wszystkie perfumy z kolekcji
czy tylko zdobią półkę i czy codziennie inne. Oczywiście, że codziennie inne i to po kilka. Jeden i drugi nadgarstek, dwa zapachy, w łokciach cztery i gdzieś tam na połach sweterka, no to ile się tylko da. Trochę trudniej w lecie, także testuję te, które znam, których nie znam, te, których nie lubię, bo chcę wiedzieć, dlaczego ich nie lubię, chcę wiedzieć, czy nie zmienię zdanie w zależności od pory roku i czasem zmieniam. Także testuję jak najbardziej. To było na tyle mojego perfumowego Q&A. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Jeśli macie kolejne pytania, to ja Wam muszę powiedzieć, że możecie je śmiało zadać pod tym filmem, bo niebawem mi stuknie w internecie milion odsłon, milion widzów, więc no niebawem, może za pół roku, może za rok, także te pytania się wtedy przydadzą, a może jakimś cudem dobiję do 3000, powiedzmy, na początku przyszłego roku, nie wiem, na wiosnę, to może wtedy zrobię kolejny Q&A i będę wiedziała, gdzie szukać pytań. Dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego, pa, pa!